Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam, jak wygląda moja tier lista Falloutów oraz DLC do nich, oraz krótko podzielić się swoimi odczuciami względem poszczególnych tytułów czy rozszerzeń. Generalnie, jeśli śledzicie moją działalność, to wiecie, co myślę o poszczególnych odsłonach serii, ale myślę, że takie zbiorcze, krótkie podsumowanie ostatecznie rozwiąże pewne wątpliwości i będzie czymś fajnym. Także chyba mamy jasność. Mój system oceniania jest bardzo prosty. Fallout ląduje w gronie gier fajnych. Dla kogoś, kto najpierw miał kontakt z dwójką, a potem jedynką, to ten tytuł wydaje się być biedniejszy, zarówno pod względem treści, jak i mechanik, do tego zbyt poważny. Jest to jednak absolutny klasyk i jeden z lepszych RPGów. Dla niektórych pewnie będzie to profanacja, ale tuż obok niego ustawiam Fallouta 76, który technicznie grą dobrą nie jest, ale nadrabia rzeczami, do których ja przywiązuję większą uwagę. Fabułą oraz sielskim klimatem. Potrafi bawić, lecz po endgame'ie i przejściu DLC to już tylko pozostaje nudny grind. No chyba, że grasz ze znajomymi, to jest co robić, ale akurat ja nie jestem fanem trybu multi. Obecność innych osób mnie rozprasza i nie potrafię się bawić. Fallout Brotherhood of Steel to gra średnia. Taki typowy hack and slash z pistoletami z czasów pierwszego Xboxa i drugiego PlayStation. Biały kruk, jak ktoś ma w swojej kolekcji. Grałem w to w życiu z 2-3 razy. Gameplay prosty i przyjemny, ale fabularnie słabo. Lepiej się o tym czyta czy słucha niż uczestniczy. Fallout 3 jest fajny, nawet bardzo. Moim zdaniem najbardziej niedoceniona część serii. Niesłusznie opluwana. Im starsza, tym lepsza. Klimat Waszyngtonu i stołecznych pustkowi jest niesamowity. Epicki wątek ratowania starego bardzo mi się podobał. Naprawdę lubię wracać do tej części. Fallout New Vegas to moim zdaniem najlepszy Fallout. Najlepiej napisane dialogi, postacie, zadania poboczne oraz fabuła. Raj dla miłośników lore oraz Dzikiego Zachodu. Jest to tytuł bliski współczesnym standardom gier, jednak potrafiący zachować klimat swoich poprzedników, w szczególności dwójki. Dwójka właśnie, ląduje tuż obok. Pokochałem ją przede wszystkim za luz, z jakim podchodziła do wielu zaprezentowanych rzeczy. Mnóstwo nawiązań do popkultury, czarnego humoru oraz kontrowersji. Zdecydowanie bardziej podobało mi się to niż ciężki klimat jedynki. Fallout Tactics to gra średnia. Zrobił to, o czym marzyłem od samego początku kontaktu z serią, mianowicie pozwolił przejąć kontrolę nad towarzyszami i skupić się bardziej na taktyce podczas walki. Już pomijając odstępstwo od lore, moim zdaniem największą wadą tego tytułu jest jego liniowość. Nie ma takiej swobody działań jak w poprzednich częściach. Fallout 4 to gra piaskownica, która daje dużo radochy, jak skupiasz się tylko na elementach, które cię interesują. I przymykasz oko na resztę na siłę rozwleczonej zawartości. Motyw rywalizujących za sobą frakcji zawsze sprawdza się w serii, a DLC robią robotę. Shelter to Shelter, nie ma co go porównywać z resztą. Tak podsumowując, moim zdaniem nie ma słabego Fallouta. Każdy ma unikatowy styl, klimat, elementy, które odróżniają go od pozostałych odsłon i myślę, że każdy znajdzie w serii coś dla siebie. Przejdźmy teraz do DLC. Broken Steel nie jest wybitne, ale prezentuje ważne dla uniwersum wydarzenia. I co ważniejsze, pozwala kontynuować rozgrywkę po ukończeniu głównej fabuły Fallout 3. To jest coś, co powinno być standardem dla gier z otwartym światem. Poza tym dużo enklawy, dużo bractwa, ale strasznie krótkie. Automatron to jedno z ciekawszych rozszerzeń do czwórki. Fabularnie trzyma poziom, ale najwięcej frajdy sprawia zabawa w budowanie i modyfikowanie naszych robotycznych towarzyszy. Coś tam na C Workshop dodaje nowe rzeczy do budowania osad w czwórce. Typowe sięganie do pieniędzy gracza, ale w sumie jego zawartość nie jest szkodliwa i mnie nie irytuje. Za to Far Harbor to dowód na to, że Bethesda jak chce, to potrafi stworzyć Fallouta świetnego pod każdym względem. Począwszy od fabuły, przez wybory moralne, po lovecraftowe klimaty. Nuka World nie za bardzo przypadł mi do gustu. Wysoki próg wejścia, strasznie rozwleczona zawartość i nieco koliduje z tym, co widzimy w podstawce. No ale daje dużo kontentu. Vault Tech Workshop to podobny poziom co poprzedni reprezentant, takie se, czyli zawsze nowa zawartość, ale biedna. Budowanie krypt w Fallout 4 nie przypadło mi do gustu. Wasteland Workshop tak samo. Za to Krwawa Forsa to pierwsza liga. DLC dosłownie miażdży gęstym, mrocznym klimatem. Mistrzowska fabuła. Jednocześnie najbardziej zbugowany Fallout, jaki wyszedł. Ale w tym przypadku wybaczam. Point Lookout to duchowy protoplasta Far Harbor, więc ląduje w pierwszym koszyku. Courier Stash co prawda ma niewielką zawartość, ale bardzo ułatwia początek rozgrywki w Fallout New Vegas. Arsenał Zbrojmistrzów dodaje kilka pukawek, bez których nie wyobrażam sobie rozgrywki w New Vegas. Szczere serca poza kilkoma ciekawymi dialogami z Joshua Grahamem i pancerzem Randalla Clarka nie mają wiele do zaoferowania.
Droga przez pustkowia zawiera mnóstwo fajnego wyposażenia, broni, pancerzy. Konfrontacja z Ulyssesem stanowi świetny epilog Fallout New Vegas. Mothership Zeta nie powinno powstać. Nuclear Winter też. Smutki starego świata to ciekawe doświadczenie. Humor w stylu klasycznych Falloutów i dosyć ciekawa lokacja, w którym się rozgrywa. Sam koncept operacji Anchorage jest ciekawy, wykonanie nieco gorsze. To DLC chyba robili na szybko. Biegniemy przed siebie i strzelamy w kolejnych przeciwników. The Pit, jeden z lepszych klimatycznie dodatków, ale moim zdaniem nie ma w nim takiej magii jak w Point Lookout. No i do tego krótki. Dzikie Apalachy były bardzo krótkie, ale solidnie wykonane. Wątek owca skłacza jest jednym z lepszych w grze. Bimberek też ważyło się dobrze. Wastelanders to rozszerzenie, które przywróciło wiarę w to, że Fallout 76 jeszcze może wyjść na prostą. Wielka rewolucja dla tego tytułu, wprowadzenie ludzkich NPC-ów, świetna intryga i w zasadzie to było ostatnie dobre DLC do tego tytułu. Legendarny wyścig do 76 to było rozszerzenie? Chyba aktualizacja. Pierwsza nowa zawartość od czasu Wastelanders. Od tego momentu gra zaczęła pikować w dół. To też ląduje w śmietniku? Gdyby Steel Dawn i Steel Rain wyszły jako jedno DLC, znalazłyby się wyżej, bo były naprawdę przyjemne, ale osobno zdecydowanie za krótkie. Locked and Loaded, codzienne operacje, to jest to, czego potrzebował Fallout 76. W ekspedycję do dziury nie grałem, a na podstawie tego, co mi ktoś powiedział albo widziałem na filmiku, nie mogę wydać oceny. Przy najeźdźcach z kosmosu Mothership Zeta to arcydzieło. Fallout Worlds, odmawiam komentarza. I to by było wszystko. Linki do tych dwóch tier list znajdziecie w opisie. Zachęcam do ułożenia i podzielenia się wynikami na naszej facebookowej grupce oraz do dyskusji w komentarzach. Jestem ciekaw, czy macie podobne zdanie do mojego, czy jednak w pewnych kwestiach się nie zgadzamy. Dziękuję za to, że wpadliście, trzymajcie się, cześć!